Co prawda 55 cali to obecnie najczęściej wybierana przekąt na wyświetlacza nowego telewizora, jednak dzięki coraz niższym cenom bardzo popularne stają się jeszcze większe 65-calowe ekrany. Co warto wiedzieć przed zakupem takiego telewizora? Jaki telewizor 65-calowy kupić na początku tego roku, aby nie żałować? Oraz czy warto kupić telewizor już teraz i korzystać z wyprzedaży, czy też lepiej poczekać na pojawienie się w sklepach nowo zapowiedzianych modeli na rok 2021? O tym wszystkim w dzisiejszym materiale. Zapraszam do oglądania. Aha, jeszcze jedno. Jeśli nasze filmy Wam się podobają, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zostańcie z nami na dłużej, subskrybujcie nasz kanał i włączcie powiadomienia, by nie przegapić naszych kolejnych materiałów. Na początek słowo wstępu, czym kierować się przy zakupie telewizora o przekątnej 65 cali. Choć tak duży odbiornik można kupić już za niewiele ponad 2000 zł, to trudno w tej cenie polecić sprzęt tej klasy, bo w przypadku aż 65-calowego ekranu wyraźnie widać mankamenty tanich telewizorów, na które w przypadku modeli 55-calowych można jeszcze przymknąć oko. Dlatego gdy planuje się zakup większego telewizora, to zdecydowanie warto wybrać model trochę wyższej klasy z dobrym procesorem, odpowiedzialnym za upscaling treści i przetwarzanie obrazu, czy też może z bardziej zaawansowanym podświetlaniem, które jest nie tylko bardziej jednolite, ale też zapewni wzorowe odwzorowanie kolorów i szerszą paletę barw. Jeżeli budżet nie pozwala nam na sięgnięcie na wyższą półkę cenową, to warto przyjrzeć się modelom 55-calowym, gdzie za mniej więcej 2-3 tysiące złotych można znaleźć już całkiem przyzwoite pozycje. Jak w przypadku wszystkich rodzajów telewizorów, jeśli tylko jest to możliwe, to warto dopłacić do modelu ze 120-hercową matrycą, która poprawia płynność ruchu, co szczególnie przypadnie do gustu fanom gier i sportu, choć nie tylko. Najlepsze 65-calowe telewizory to te z matrycami OLED i ekrany LCD o rozdzielczości sięgającej nawet 8K z wielostrefowym tylnym podświetlaniem, ale one jednak nie należą do najtańszych. Co do nadchodzących nowości. Z jednej strony modele zapowiedziane na 2021 rok wyglądają bardzo ciekawie. Na przykład Samsung, LG i TCL mają wprowadzić w tym roku nowe telewizory z podświetleniem mini LED. LG natomiast przygotowało na ten rok tani telewizor OLED A1 z 60-hercową matrycą. Zmiany dotkną w tym roku również platformy Smart TV. Nowe ekrany LG wyposażone będą w webOS 6.0 z zupełnie świeżym interfejsem, a w telewizorach Sony pojawi się Google TV. Z drugiej strony trzeba się liczyć z tym, że przynajmniej w dniu premiery nowe modele będą droższe od obecnych o około 30-40%. Może się więc okazać, że na początku najtańszy nowy LG OLED A1 z matrycą 60 Hz będzie droższy od 120-hercowego LG BX lub CX z wyprzedaży. Jeśli nie zależy Wam na czasie i liczycie się z wyższymi cenami, to możecie zaczekać. Natomiast kupując rekomendowane dziś przez nas telewizory, na pewno nie będziecie zawiedzeni. Przygotowując dzisiejszą listę telewizorów polecanych przez nas, skupiliśmy się głównie na różnorodności oraz na stosunku ceny do jakości wynikającego z testów poszczególnych urządzeń i naszego doświadczenia z nimi. Polecane tu modele są tymi, które uważamy za najbardziej opłacalne i wyjątkowe w swojej klasie sprzętowej oraz cenowej. QLEDy Samsunga z serii Q60T początkowo wywoływały mieszane odczucia, ale teraz dzięki atrakcyjnej cenie zakup 65-calowego ekranu Q64T, co prawda 60-hercową matrycą, ale z powłoką skropek kwantowych, ma sens. Dobrze odwzorowane kolory, dobry kontrast i bardzo dobra płynność ruchu jak na matryce 60-hercową to podstawowe argumenty stojące za tym telewizorem. Q64T oferuje też grę z upłynnieniem, niski input lag i automatyczny tryb gry, więc nieźle spisze się po podpięciu do niego konsoli. Krótko mówiąc, uniwersalny model w dobrej cenie. To przedstawiciel serii The Performance The One, która stała się hitem w ofercie Philipsa już w 2019 roku. Najnowszy wariant oferuje jeszcze lepsze przetwarzanie obrazu z wykorzystaniem procesora P5. Wciąż jednak mowa o telewizorze z 60-hercową matrycą. Przyzwoite jak na tę klasę sprzętu są efekty HDR, zarówno w Dolby Vision jak i w HDR10+. Efektowne są doznania z użytkowania podświetlania Ambilight, czyli diod umieszczonych za telewizorem, których celem jest rzucanie klimatycznej, dopasowanej do wyświetlanego obrazu poświaty. Całość dopełnia sprawnie działający Android TV.
Kolejny QLED w gamie Samsunga. Co prawda ma zaledwie krawędziowe podświetlanie, ale jednocześnie ma też 120-hercową matrycę i pełną obsługę HDMI w standardzie 2.1. Uświadczymy tu także korzyści płynące z efektu HDR, choć wciąż nie będą one zbyt spektakularne. Dobra jakość obrazu połączona jest w tym modelu z prostotą systemu Tizen oraz atrakcyjnym designem. Model Sony to właściwie najtańszy na rynku telewizor 65-calowy ze 120-hercową matrycą VA i wielostrefowym tylnym podświetleniem FALD. Do tego ma HDMI 2.1, korzysta z Dolby Vision i systemu Android TV. Nic dziwnego, że ten telewizor stał się hitem 2020 roku. Zdecydowanie warto pochylić się nad tym modelem, nie tylko będąc konsolowym graczem. Ten model LG to główny przedstawiciel kategorii telewizorów OLED. Seria C to gwarant wysokiej jakości obrazu i obecności wszystkich istotnych rozwiązań technicznych. Nie zabrakło tu HDMI 2.1, G-Synca, AMD FreeSynca, niskiego input lagu, fenomenalna czerń, nieskończony kontrast, wyraźny efekt HDR ze wsparciem Dolby Vision. Szkoda tylko, że telewizor nie dostanie nowej wersji systemu webOS 6.0. W obecnej wersji system, choć szybki i intuicyjny, jest trochę zbyt cukierkowy, choć oczywiście to dosyć subiektywna kwestia. OLED od Philipsa nie jest niestety wyposażony w HDMI 2.1, ale brak ten nadrabia niezwykle minimalistycznym designem dopełnionym podświetleniem Ambilight. Mocną stroną tego telewizora jest też sprawnie działający Android TV. To ciekawa alternatywa dla OLEDa od LG, gdyby komuś nie zależało na HDMI 2.1, bo na przykład nie planuje zakupu konsoli nowej generacji. Jedną z najważniejszych cech tego odbiornika jest efektowny wygląd. Ten Samsung to zdecydowanie jeden z najciekawszych telewizorów 2020 roku. Q800T ma ekran o rozdzielczości aż 8K. Ta przy rozmiarze wyświetlacza sama w sobie może nie ma większego znaczenia, ale w połączeniu ze świetnym wielostrefowym podświetleniem oraz zaawansowanym procesorem obrazu wykorzystującym mechanizmy AI daje rewelacyjny obraz ze świetną, jak na LCD oczywiście, czernią i kontrastem. W efekcie jest to jeden z najlepszych telewizorów do oglądania treści z dowolnych źródeł, od kanałów telewizyjnych z satelity, poprzez filmy na YouTube, po płyty UHD Blu-ray. Co ważne, na tych ostatnich zobaczymy niesamowite efekty HDR. Poza tym to wciąż Tizen i pełna gama funkcji gamingowych od Samsunga. Linki do aktualnych ofert z najniższymi cenami przywołanych dziś przez nas modeli znajdziecie pod okienkiem z wideo. Jeżeli nasze zestawienie okaże się pomocne, to pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał i kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych naszych filmów. Na dziś to wszystko, trzymajcie się, do następnego.